MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Michał Wiszniewski, Stocznia Jachtowa Ślepsk Augustów, jest razem z nami. Jesteśmy na pikniku rodzinnym z okazji 30-lecia firmy Ślepsk. Drogi Michale, to już 30 lat. Przybliżmy może tym naszym widzom z innych regionów Polski, nie tutaj, północno-wschodniej części kraju, czym zajmuje się Stocznia Jachtowa Ślepsk. Nazwa już dużo wskazuje, ale z pewnością nie do końca. No, witam Państwa. No, Stocznia Ślepsk, jak sama nazwa wskazuje, jest to firma, która produkuje łodzie. Robimy łodzie dla partnerów zewnętrznych. Nie mamy swojej marki własnej, nie mamy swojego produktu. Zajmujemy się podwykonawstwem. Właśnie już dzisiaj mija 30-lecie. Robimy produkt ten, tworzymy ten produkt dla 7 partnerów zagranicznych. Razem prawie 3000 łodzi rocznie udaje nam się zrobić. Stocznia Ślepsk to nie tylko sama stocznia, to jest też dużo działów takich pobocznych jak transport, logistyka, magazyny, produkcja działów pomocniczych, gdzie często materiały tworzymy takie pomocnicze, poboczne do tych łodzi. Ogólnie no to jest firma z 36 różnymi departamentami i 1200 osób, tak mogę w skrócie powiedzieć. Całą frekwencję, którą posiadacie w firmie, widać również dzisiaj tutaj na pikniku rodzinnym. Z każdą godziną tych osób jest coraz więcej. Przypomnijmy może, co dzisiaj w programie pikniku rodzinnego z okazji 30-lecia firmy Ślepsk. Muszę cofnąć się pamięcią do listy. Więc tak, bardzo dużo atrakcji dla dzieci przygotowaliśmy dzisiaj. Celowaliśmy właśnie w te grono, w młodzież. Zatrudniliśmy firmy zewnętrzne, które przygotowały nam chyba bodajże prawie 30 różnych pojedynczych atrakcji, dmuchańców, pompowańców, różne malowanie twarzy, labirynty, skakanie. Oprócz tego dla starszej ekipy przygotowaliśmy losowanie nagród wśród naszych pracowników i ich rodzin, które o godzinie 17 się odbędą. Jak za moimi plecami Państwo widzicie, też pływanie łodziami produkowanymi w naszej firmie. 10 łodzi postawiliśmy z 10 sternikami i jak widać cały czas są kolejki. No ale się nie dziwię, bo tak liczyliśmy, że około 3 do 3,5 tysiąca osób będzie dzisiaj tutaj u nas w Augustowie na molo radiowej trójki i pewnie gdzieś blisko tego już zaczyna być. Wydaliśmy prawie 3 tysiące biletów, a mamy jeszcze do godziny 7 sporo czasu, więc myślimy, że te 3 tysiące lub nawet ponad się zjawi. Mamy koncert Zenona Martyniuka, mamy wcześniej godzinny koncert naszych własnych pracowników, team taki, który pracuje w firmie Ślepsk, czy osobowy, doprosili jeszcze dwóch swoich kolegów i od godziny 18 będą grać. Mieliśmy nagrody dla najstarszych pracowników pracujących w firmie Ślepsk. Także bardzo dużo atrakcji, ciężko wszystkie wymienić. Ogólnie atmosfera rodzinna, zabawowa, nie gadamy za bardzo, nie rozmawiamy za bardzo o pracy, o jakichś tam celach, tylko jest zabawa, jedzenie, pływanie łodziami. Każdy dostał talon na piwo, więc też możemy powiedzieć, że troszeczkę jest tego alkoholu gdzieś tam, żeby podnieść temperaturę ciała. I tak to mniej więcej wygląda. No, skoro mówimy już o celach, to korzystając z przepięknych okoliczności przyrody, no i okazji tego spotkania, nie mogę zapytać o nadchodzący sezon MKS-u Ślepska Malow Suwałki. To napięcie, te emocje z każdym miesiącem powoli rosną, czy to jeszcze nie jest do końca odczuwalne? Mamy wakacje. To nic. Dla nas, dla ludzi, którzy tym się zajmują, dla sponsorów, dla działaczy tutaj obok, w ogóle ta temperatura nie osłabła. Okej, nie ma tych emocji meczowych, ale emocje, jeżeli chodzi o pozyskiwanie sponsorów, o podpisywanie nowych umów, o pozyskiwanie zawodników, są bardzo ogromne, są duże spotkania, plany, szkolenia naszej kadry. To jest, ja nie widzę tak jakby momentu przejściowego między tym sezonem a poprzednim. My nie mamy oddechu, my mamy cały czas tą pracę, którą wykonujemy, aby pod koniec października być gotowym na pierwszy mecz, bodajże już ustalony z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Dziękujemy zatem serdecznie za spotkanie, za obecność i za możliwość uczestniczenia w tak wspaniałym przedsięwzięciu. No i życzymy kolejnych 30, 50, 60 lat. Na razie drobny krok, kolejne 30 i później zobaczymy co dalej. Ja już pewnie będę wtedy kończył, schodził z piedestału, już wtedy będzie trzecie pokolenie, pewnie mój syn wchodził. Także zobaczymy, dajmy sobie 30 lat, a później będziemy myśleć co dalej. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.